Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z postanowieniami noworocznymi, także zachęcam Was do tego, abyście zostali ze mną, a przekonacie się, co znalazło się w moim notesiku, co znalazło się w moich postanowieniach noworocznych. Postanowiłam, że będę czytała moje punkty, a także pokrótce o nich opowiem. I pierwsza rzecz to jest zarabiać. Tak jak wiecie, bądź też nie wiecie, jestem na urlopie wychowawczym, także jestem w domu z moim synem i nie posiadam żadnej, no nie pracuję, także nie mam żadnych dochodów i chciałabym to zmienić. Także mam nadzieję, że ten rok będzie dla mnie rokiem zmian i zacznę zarabiać, zacznę dobrze zarabiać, także trzymajcie za mnie kciuki, a ja trzymam za Was, aby Wasze się życie zmieniało i żebyście mogli jak najwięcej zarobić, a także przy tym być szczęśliwymi. Dobrze, następna rzecz to oddać Jakuba w dobre ręce, w nawiasie napisałam sobie przedszkole. Mój syn będzie miał 1 września 3 lata i z dniem 1 września, czyli z dniem swoich urodzin, w dniu kiedy ma urodziny, poślemy go do przedszkola, także jest to dla mnie ogólnie ogromny stres, ponieważ no tak bardzo długo byłam z nim, no jestem jeszcze z nim w domu, jestem do niego bardzo przywiązana. Tak jak wiecie, karmiłam go piersią 16 miesięcy, co wydaje mi się, że jeszcze bardziej przywiązuje i zbliża matkę do dziecka. Nie twierdzę, nie śmiem twierdzić absolutnie, że matki, które karmią mlekiem modyfikowanym, są gorszymi matkami. Nie, 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 ale wydaje mi się, że no, przez to, że też on z nami śpi, albo jak nie śpi całych nocy, to chociaż część nocy śpi z nami, jest z nami naprawdę, przynajmniej ze mną jest naprawdę bardzo, bardzo blisko, co mnie oczywiście do niego jeszcze bardziej zbliża i boję się po prostu tego, boję się najbardziej tego, że będzie chorował. Nie boję się tak tego, że się zaklimatyzuje, ponieważ wiem, że się na pewno zaklimatyzuje fantastycznie, ponieważ no, on bardzo lubi dzieci, bardzo lubi się bawić, więc wydaje mi się i dosyć dobrze się zauważam, dogaduję z rówieśnikami, ma kolegów swoich tutaj na osiedlu, mimo tego, że ma dopiero 2 lata, ale boję się właśnie tego, że będzie chorował i zastanawiam się, jak ja właśnie sobie poradzę z tym, że tak długą część dnia będzie beze mnie. Dobrze, następna rzecz to nie jeść mięsa, odżywiać się zdrowo, a także szukać inspiracji tak zwanych jedzeniowych. Tak jak być może ci z Was, którzy mnie śledzą na Facebooku tudzież Instagramie, wiedzą, że od teraz już będzie tydzień, od tygodnia nie jem mięsa. Postanowiłam, że tak zrobię po przeczytaniu książki Dieta dobrana do grupy krwi. Nie pamiętam jaki autor, ale jak jesteście ciekawi, to oczywiście mogę zamieścić pod filmikiem. I od tego momentu, w zasadzie ja już tak jak Wam w jakiś czas temu kręcąc vloga mówiłam, że ja raczej nie jestem mięsna, ja nie potrzebuję jeść mięsa, więc postanowiłam wdrożyć ten plan i zaczęłam po prostu tak robić i nie jem tego mięsa, kupiłam sobie w ogóle sokowirówkę, muszę się tym pochwalić. Była ona dosyć tania, była kupiona na fajnej promocji czy też przecenie, ale najważniejsze jest w niej to, że jest malutka i tylko i wyłącznie o to mi chodziło, żeby po prostu była malutka. Także bardzo się cieszę, dzisiaj zrobiłam z niej pierwszy swój sok marchwiowo-jabłkowy, jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Także to pomaga, to pomoże mi również dążyć do zdrowego odżywiania, nie muszę przynajmniej kupować żadnych soków. W zasadzie ja i tak soków już od dłuższego czasu nie kupowałam, tylko spożywałam wodę czy też zieloną herbatę, ale myślę sobie, że od czasu do czasu dobry sok zarówno dla mnie, jak i dla mojego dziecka, bo mojemu dziecku ciągle ktoś kupuje jakieś kubusie i inne tego typu soki, więc postanowiłam, że zamienimy to na zdrowy, dobry soczek. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli znacie może jakieś fajne blogi, które możecie mi polecić, wegetariańskie, a nawet wegańskie, bo tą kuchnię również mam zamiar spróbować, to proszę napiszcie mi pod filmikiem. Dobrze, następne to ćwiczyć 3 razy w tygodniu. Tak jak wiecie, albo nie wiecie, ja już od jakiegoś czasu ćwiczę. Na początku ćwiczyłam z Ewą Chodakowską, później z Mel B, później znowu z Ewą, teraz z Natalią Gacką już od jakiegoś czasu i tak sobie czasami zmieniam. Czasami coś potańczę, co jest na YouTubie. Także no staram się ćwiczyć, czasami jest to częściej, czasami jest to rzadziej, ale postanawiam, że będzie to 3 razy w tygodniu. Jak jadę do Opola, to od jakiegoś czasu pójdę gdzieś z koleżanką na siłownię, tutaj poszłam ostatnio z siostrą na fitness i byłam z tego powodu naprawdę bardzo zadowolona, a poza tym moje ciało było zadowolone, ja miałam zakwas, zrobić naprawdę bardzo dobrze, także postanawiam swoje życie zmienić. A jeszcze jak będę dodatkowo zarabiała, to na pewno
zakupię sobie jakiś garnet albo na siłownię, albo na fitness, bo jak wyszłam ostatnio właśnie po zajęciach fitnessu z moją siostrą, to ja miałam jeszcze chęć iść na bieżnię biegać. Moja siostra mówi, nie, ja nigdzie już nie wchodzę, ja chcę wracać do domu, nie chcę na żaden spacer później iść, a ja mówię, Boże, ja dopiero zaczynam żyć, ja chcę biegać, ja chcę coś robić, bo ja właśnie potrzebuję tak 2 godzin ruchu, w zasadzie w domu to mi jest ciężko. Ciężko mi dać siebie aż tyle, ponieważ w domu nie ma motywacji. I w domu, no w domu to dziecko zazwyczaj biega dookoła mnie, a nie mogę się skoncentrować, skupić. A jednak jak pójdę na siłownię, pójdę na fitness, to wtedy daję z siebie wszystko, wtedy czuję się naprawdę znakomicie i dobrze. Dobrze, następna rzecz to pozbyć się trądziku. Kiedyś Wam mówiłam, że mam trądzik na plecach, później przestałam spożywać mleko i chciałam Wam również zaznaczyć, że ja nie spożywam mleka od jakiegoś czasu. To te zaskórniki zaczęły się zmniejszać, nie występowały takie bolące, że tak się wyrażę, wulkany, ale teraz znowu coś tam zaczyna tam wyrastać. Staram się w ogóle tego nie ruszać, nie wyduszać i zobaczymy, jak wtedy będą się te plecy miały. Bo zauważyłam, że jak mam coś i moja mama na przykład przysiedzie się tak, że się tak wyrażę, przysiedzie do mnie i zacznie mi wyduszać, jak już jestem u niej w Opolu, to znowu zaczyna mieć jakieś infekcje, znowu coś tam się zaczyna dziać, znowu się coś rozbabra, mimo tego, że ona ma czyste ręce. No nie wiem, w każdym razie postanowiłam, że nie będę tych pleców ruszać i zobacz, no jest oczywiście zmiana diety na wegetariańską, no i zobaczymy wtedy, jak stan się poprawi moich pleców. Dobrze, następne to zapuścić 10 cm, co najmniej 10 cm włosów. No chciałabym po prostu, ja oczywiście mówię to, napisałam to z przymrużeniem oka, no bo nie będę oczywiście odmierzała każdego centymetra. Chodzi mi o to, że chciałabym po prostu dalej móc swobodnie zapuszczać moje kosmyki piękne. Dobrze, powiększyć grono widzów. Oczywiście straszliwie się cieszę, że i tak to grono się już tak powiększyło, że jest Was ponad 1000. Jestem z tego powodu naprawdę bardzo szczęśliwa i cieszę się, że słuchacie mnie, cieszę się, że komentujecie, cieszę się, że dajecie mi również dobre rady, zarówno jeżeli chodzi o kosmetyki, jak i wypowiedzi, a także język, którym mówię, którym się posługuję. Także bardzo jestem z tego powodu szczęśliwa i cieszę się, że do mnie dołączacie. Dobrze, następne, poprawić jakość filmików. Niejedni z Was tak o tym do mnie piszą, że ta jakość nie jest taka, jakbyście chcieli. No niestety na tą chwilę nie mogę kupić innego aparatu, ale no i właśnie następny punkt to jest kupić nowy aparat. Ale w przyszłości na pewno kupię nowy aparat. W zasadzie w przyszłości na pewno w tym roku to zrobię, na pewno w tym roku to uczynię, także na pewno będziecie mnie widzieli z jeszcze lepszą jakością. Na ile mogłam, tyle się postarałam. Kupiłam ostatnio statyw, kupiłam dwie lampy, kupiłam dwie raczej parasolki. Także tyle, ile mogłam na razie, na tą chwilę to zrobiłam. W przyszłości na pewno będzie jeszcze lepiej. Także bądźcie ze mną i czekajcie, a na pewno będziecie z tego powodu zadowoleni. No i to by były wszystkie moje postanowienia noworoczne. Dajcie znać, jakie są Wasze postanowienia i czy udało Wam się spełnić postanowienia zeszłoroczne. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć!